To kolejne, już drugie święta, inne od normalnych. Takie, kiedy wypełnia nas także obawa o zdrowie nasze, naszych bliskich. Kiedy troską może napawać nas także to, co się dzieje na świecie czy w naszym kraju. Ale przecież święta to wspomnienie tego, co ponad 2000 lat temu wydarzyło się w Betlejem, kiedy Zbawiciel przyszedł na świat po to, aby wybawić nas od trosk doczesnych. Niech więc te święta będą jak najlepszym czasem, spędzonym rodzinnie najlepiej. Jeśli będzie to niemożliwe ze względu na obawę o zdrowie naszych bliskich, to życzę, aby udało się jakoś w jakikolwiek sposób z bliskimi połączyć, zdalnie zobaczyć ich twarze, porozmawiać. I życzę, aby ten czas wypełniły wiara, nadzieja i miłość, to co najważniejsze. Wiara i nadzieja w to, że następne święta będą już normalne.